co zagrać przez 10-godzinnego triala. Jeśli myślisz, że w 10 godzin uda ci się przejść całą karierę, to jesteś w mocnym błędzie. Myślę, że zarobisz sobie na 2 spoilery, jakiś lekki tuning osiągów i to właściwie tyle. Sam prolog przechodzi się jakieś 40 minut do godziny, w zależności od tego, jak długo chcesz grać i co chcesz w nim sobie robić. A co dopiero później? Wyścigi, te początkowe samochody są strasznie wolne, wszędzie musisz sobie tym samochodem dojechać, wiesz. Oni tak trochę specjalnie i na siłę wydłużyli tą karierę, zwłaszcza na początku, kiedy nie masz za dużo możliwości, jeśli chodzi o tuning samochodu i wszystko jest takie strasznie wolne, ospałe i w ogóle. Dlatego ja ci polecam, żebyś w ogóle na samym początku nie tykał kariery. Jeśli grasz w ten tryb 10-godzinny, gdzie możesz sobie przez 10 godzin grać w tę grę, zrób tak. Od razu przejdź do trybu multiplayerowego, jeśli masz taką możliwość. Tam będziesz miał dostęp do bardzo szybkich urek na starcie. Będziesz mógł wziąć udział w wyścigach super szybkich samochodów w klasie S+, w klasie A, w klasie B. I nieważne, czy masz te samochody, jak dołączysz do kogoś do wyścigu, to automatycznie gra przydzieli ci samochód do jazdy. Będziesz mógł zdobywać sobie kasę i tej kasy zdobywasz tam dużo, dużo więcej niż na trybie fabularnym. Wiesz, pozdobywaj sobie przez te 10 godzin kasę, kup sobie jakieś fajne fury, stuninguj je, zrób sobie coś do driftu, pojeździ sobie po świecie, poczuj tę grę mniej więcej, a dopiero potem, jak już ci się spodoba, zdecyduj się, czy chcesz sobie ją kupić, czy nie. Nie, bo przez te 10 godzin w fabule niewiele zrobisz, a w multiplayerze naprawdę możesz dużo, dużo wyczuć co i jak. To tyle ode mnie. Testuj multiplayer, KS.